Po ostatnim update'cie w Pet Simulator X stwierdziłem, że no, nie ma co robić, widzowie, przez następny tydzień. Dlatego, bo mam prawie najmocniejsze pety. No i generalnie przydałoby się pograć coś nowego. Dlatego w dzisiejszym odcinku, widzowie, przetestujemy sobie kolejny tryb z serii Pet Simulator. Ze względu na to, że po wpisaniu właśnie sobie Pet Simulator w wyszukiwarce w Robloxie, no to właśnie ten tryb wyskakuje bardzo wysoko. Dlatego w dzisiejszym odcinku, widzowie, pogramy sobie w Pets Ranch Simulator. Coś takiego. Tak czy jak, widzowie, na samym starcie, jeśli chcecie zgarnąć, no powiedzmy, że 2000 Robuxów na przykład, jakieś pety w Pet Simulatorze X, to wystarczy właśnie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, a w komentarzu napiszecie chcę coś dostać i wtedy, widzowie, może dostaniecie, więc no cóż. Ponadto chciałbym wam podziękować serdecznie za 50 tysięcy subów na tym kanale. Jestem, widzowie, bardzo wdzięczny wam, naprawdę dziękuję, widzowie. Jesteście najwspanialsi na świecie, lecimy po stówę na tym kanale, no bo inne kanały mają trochę więcej, dlatego wydaje mi się, widzowie, że trzeba to zrobić. Tak czy siak, 5 tysięcy w górę i nagrywam kolejny odcinek z tego trybu, więc zostawiajcie i patrzymy, co my tutaj mamy, widzowie. Mamy teraz do kupienia, widzę tutaj jakieś peciki, dobra, tutaj widzę, że mamy do zaekwipowania, okej, tutaj kolejny, tutaj kolejny i możemy sobie na razie zaekwipować chyba z tego, co się orientuje, 4 pety i one po prostu generują nam pieniądze, jak widzicie, w sensie po prostu sobie klikamy na nasze zwierzaczki. Ej, jakie one są fajne w ogóle, one wyglądają trochę jak w Pet Simulatorze, dobra, widzowie, jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli bierzesz na grupę Ruriashiego na Robloxie oraz zakupisz jedną z 3 specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. Pamiętasz, walnij lajka oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruriashiego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 Robuxów, dlatego polecam serdecznie i ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecimy. Lecimy, dur. Przy okazji wydamy sobie dużo Robuxów, ze względu na to, że mam ich w tym momencie na koncie 14 tysięcy, więc widzowie, możliwe, że dzisiaj wydamy sobie te wszystkie Robuxy. Zobaczymy, ale aha, bo one tutaj są na tym ranczu i one po prostu, o kurde, widzowie, jaki ten tryb jest kozacki. Dobra, ej, wydaje mi się, że znaleźliśmy coś fajnego. Popatrzcie, tutaj generują się pieniądzory, co nie, co chwilę po prostu. No i tak sobie tryskają tutaj, ale w momencie, kiedy sobie jeszcze naciśniemy na nasze zwierzaczki, to dostajemy dodatkowe peciszcze, więc bardzo fajne, widzowie. Tylko ja chcę się dowiedzieć, jak tutaj w Item Shopie coś kupić za Robuxy, bo ja po prostu potrzebuję. Widzę, że tak, tutaj możemy za... Okej, czyli tutaj za Robuxy kupujemy rzeczy, widzowie. Kupmy sobie jakiegoś Game Passa od razu, może jakiś Game Pass. Wiem, że jest 2 razy więcej coinów, już od razu event, więc kupmy sobie jeszcze więcej, żeby po prostu było ich jeszcze więcej. Dodatkowo, widzowie, co możemy sobie kupić tutaj? Egg, auto, open, to nie, raczej. Rebirth, token, raczej nie. Double hatch, speed, open, 3 jajka. Więcej slotów. Sprint, widzowie, to jest przede wszystkim must have w tego typu gierkach. No i przy okazji może dokupmy sobie te sloty, bo to mi się wydaje, że to jest dosyć przydatne. Mamy tutaj jeszcze aury. Co daje ta aura? Nuclear aura, pulse aura. Kurde, co te aury, widzowie, dają? Aha! One dają mnożnik pieniędzy jeszcze większy, ty! Dobra, widzowie, na razie może kupmy sobie po prostu tą pulse aurę. Zobaczymy po prostu, jak z nią nam się będzie grało. No i co? Tutaj możemy kupić coiny, tutaj możemy kupić pety. Może później sobie coś kupimy, więc zobaczymy. Jak widzicie, o kurde, dobra, ej! I teraz za te pieniądze, widzowie, możemy... Aha, no Game Pass, żeby otwierać 3 jajka. Dobra, kupmy sobie, widzowie. Zaszalejmy w takim razie. No i słuchajcie, otwieramy w takim razie 3 jajka z petami. Ej, mega spoko opcja tu jest, widzowie, naprawdę. Teraz możemy sobie rzeczywiście... tu auto open. Aha, kolejny Game Pass, okej. Mamy questa chyba, żeby otworzyć sobie tutaj to wszystko razy parę. Więc zobaczmy, widzowie, otwórzmy sobie... O, dostaliśmy króliczka jakiegoś lepszego. Musimy osobno otworzyć, żeby tutaj questa skończyć, bo widzę, że tutaj mamy jakiś samouczek. I okej, otworzyliśmy w takim razie. No i w sumie to już wiemy dobrze, co trzeba zrobić. Tutaj mamy rancho, okej. I możemy upgrade'ować nasze rancho, widzowie. Możemy... O, z 4 petów do 6, dobra, let's go. I kolejny upgrade, widzowie. No powiem wam, że musimy poczekać chyba jeszcze chwilkę, bo nam tutaj dozbierają. I uwaga, cyk, kolejny upgrade. No i w tym momencie mamy wszystko już tutaj, widzowie. Okej, ej, kozacko to jest, widzowie, zrobione. Totalnie kozacko, dobra. W takim razie pety. No i słuchajcie, w takim razie equip. I o kurde, rzeczywiście 8 petów możemy sobie wyekwipować. No i w tym momencie na naszym ranczu, widzowie, mamy po prostu tych petów troszeczkę dużo, jak widzicie. Jak te pieniądze lecą w ogóle? Ej, no nie, no widzowie, teraz to legitnie leci naprawdę potężnie. Serio, 5 tysięcy lajków, widzowie, i nagrywam z tego całą serię, więc serio, zostawiajcie lajki. Ja po prostu dojdę do jak najwyższego poziomu tutaj, bo to już mi się podoba. Dobra, zobaczmy sobie, czy możemy to jakoś jeszcze upgrade'ować. Mamy rebirthy, widzowie, czyli standardowo. Aha, musimy 500 000, nie, 500 milionów chyba dobić. No i wtedy dostajemy pierwszego rebirtha. Rebirthy nam dają po prostu jeszcze większy mnożnik pieniędzy, widzowie, więc mega spoko. No i teraz tak, tutaj mamy tak, rebirth, pets, czy możemy coś tu jeszcze sobie... Aha, auras. Załóżmy tą aurę, widzowie, bo my jej nie założyliśmy. W takim razie mamy tą aurę odpaloną i teraz jak pieniądze lecą, ty! Nie no, widzowie,
widzowie, teraz to lecą te... Nie no, zbyt duży mnożnik, widzowie, zbyt duży mnożnik. Jak będzie rzeczywiście dużo tych lajków, to wezmę i kupię na przykład tą aurę, widzowie, za 1300 robuxów razy 6 mnożnik. Niesamowite. Również, widzowie, chciałbym przypomnieć jedną rzecz, jak tutaj sobie podejdźmy w ogóle, załóżmy, zacznijmy otwierać jakieś... O kurde, nie no, tutaj są turbo drogie te skrzyneczki. To mamy, a nie, tutaj też za drogie. Dobra, otwórzmy sobie tego trochę więcej. Tak czy jak, widzowie, przypominam jeszcze o tym, że jeśli chcecie ze mną grać na grupie Rury Jesiego, macie koszulki do kupienia, takie, wiecie, że dodaję do znajomych i rzeczywiście dodaję tych ludzi do znajomych. Teraz w tym momencie na przykład tutaj widzę, że jeden widz wbił na prywatny serwer, a nie drugi tutaj widz, więc widzowie powoli sobie wbijają. Jeśli chcecie być widzami, którzy po prostu wbijają do mnie na serwery, bo mam kupione do wszystkich gierek praktycznie serwery prywatne, no to sobie kupujcie takie koszuleczki i po prostu możecie ze mną sobie grać. Tak czy siak, pora otworzyć tutaj kolejne boksy. O, dostaliśmy epika, Angel Dog. Dobra, otwórzmy tego tak, wiecie, maksymalnie, żeby po prostu tych petów mieć jak najwięcej takich lepszych. Tutaj same komony dostaliśmy. No i dobra, widzowie, w takim razie pora teraz sobie zmienić te pety, co nie? O kurde, czekajcie, co to jest? Nie no, przecież ja chcę peta, I teraz tak, equip. Aha, musimy unequip zrobić tutaj na wszystko. Dobra, okej. Okay. Zróbmy unequipy, widzowie, w takim razie na no wszystko tutaj wychodzi. I generalnie odpalimy sobie znacznie lepsze pety. I one będą zbierać jeszcze więcej pieniędzy. Ej, nie no, ten to, widzowie, tak generuje hajs, że to jest... To będzie naprawdę epickie. Dobra, weźmy to. Jeszcze te nietoperze takie dziwne trzeba wziąć, widzowie. No i na ten moment tak prezentuje się nasza fa... Jak te pieniądze lecą teraz? Nie no, teraz to, widzowie, naprawdę jest przegięty ten mnożnik. Czy mamy jeszcze coś do kupienia? Takiego, wiecie, potężnego. Dobra, tutaj za robuxy, jak widzicie, mamy jakieś rzeczy. Candy, unicorn na przykład, flame wolfa, electric mouse'a. Dobra, widzowie, kupmy sobie w ogóle takie rzeczy. Jeśli chcecie zgarnąć w ogóle, widzowie, któregoś z tych petów, załóżmy takiego za 600 robuxów inferno fuxa w tym trybie, no to, widzowie, like, subik z dzwoneczkiem i w komentarzu napiszcie, że chcę coś wygrać. I wtedy, widzowie, wygracie. Tylko pamiętajcie o subie z dzwonkiem, bo to jest mega istotne, widzowie. Sub z dzwonem jest mega istotny, żeby po prostu dostać te wszystkie rzeczy. Tak czy jak, tutaj dajemy unequip, bierzemy equip w tym momencie, no i ten już nam generuje tak potężnie, widzowie, te pieniądze, że naprawdę. Myślę, że możemy sobie zaraz w ogóle kupić kolejne jajka, no i później może nawet przyda się nam, żeby kupić kolejnego z tutaj, z item shopu. Ej, widzowie, załóżmy, że po prostu będę kupował rzeczywiście wszystkie pety w tym trybie. Załóżmy, widzowie, że kupię dosłownie wszystkie pety w tym trybie. Zróbmy tak, widzowie. Kupmy na razie te dwa, znaczy te trzy w sumie, a na następny odcinek zostawimy sobie po prostu te następne. Mi się wydaje, że mega spoko opcja. Tak czy siak, weźmy sobie tutaj pety. Tutaj dajemy tym unequip, teraz tobie dajemy unequip, no i tutaj ekwipujemy sobie te lepsze, czyli po prostu naszego flame wolfa i naszego electric mouse'a. I mamy już trzy bańki, widzowie, z tego co widzę, więc mega spoko. Powiem wam, że w tym tempie możemy walnąć riberfa bardzo szybko, aczkolwiek nie chcemy robić tego riberfa aż tak szybko, widzowie. Na razie myślę, że chcemy otworzyć jakieś skrzyneczki. Dobra, ej, słuchajcie, tutaj mamy za 14 baniek. O kurde, ty. Tutaj mamy za bańkę. Dobra, otwórzmy sobie parę tych, widzowie, zobaczmy. Tutaj same komony nam wypadły. Tutaj, proszę, o, rary i komony. Dobrze, bardzo ładnie. Tutaj cyk, ankomony. No, proszę, coś potężne. O, epika pandy, jaką fajną dostaliśmy. Ej, nie no, ona to będzie... Co? Legendarkę dostaliśmy. Nie no, widzowie, teraz to jest pok totalny. Patrzcie na to. Ile? No nie, dobra, to te psy się chowają tutaj, co, widzowie? Tutaj myślę, że można na podmiankę wziąć sobie wszystko. Myślę, że po prostu... Nie chcę ekwipować. Unequip. Dobra, i bierzemy tak, widzowie. Bierzemy tak. I teraz, w ogóle, nie chcę nic mówić, ale możemy sobie przecież ulepszyć farmę, widzowie, w tym momencie. I mamy teraz tak, ranch i po prostu sobie ulepszamy, widzowie, dopóki możemy. Więc cyk i mamy... Co? No to nie, że 34 pety, widzowie, w tym momencie. Jak to będzie w ogóle bombić, ty? Nie no, widzowie, słuchajcie, zrobimy tak. Otworzę sobie jak najwięcej tych skrzynek, które przed chwilą otwieraliśmy. Znaczy tych jajek. I po prostu całą farmę zapełnię. Co ja gadam w ogóle? Zapełnię tymi nowymi peciszami. No myślę, widzowie, że to naprawdę będzie totalnie kozackie. Ze względu na to, że no nie, no po prostu to będzie taka potęga w tej farmie, widzowie. Niesamowita, że serio. Dobra, idziemy w takim razie tutaj teraz. Powiem tak, trzeba, widzowie, ekonomicznie patrzeć na te rzeczy. Kupujemy w takim razie jaja. No i legendarka kolejna. Nie, dobra, widzę co, widzowie. Ja kupuję tak, Game Pass, kupujemy sobie to, czyli po prostu Lucky Boosta, widzowie, od razu. I co przy okazji jeszcze bierzemy? I sobie sloty dokupmy, bo i tak będziemy w to grać, widzowie. Więc, no powiem wam tak, będzie potężnie. Dobra, lecimy w takim razie. Okej, i teraz same epiki nam chyba jakieś będą wylatywać. No i same legenda... Nie, dobra, widzowie, to już jest... Co? Nie, no dobra, teraz to już same rzeczy, no... No nie, no powiem wam, że ja nie wiem, co jest. I w ogóle, co 25, widzowie, mamy gwarantowaną legendarkę. Więc to jest zrobione w tym trybie. No, przepraszam, tutaj cezura poleciała, to jest super zrobione, widzowie. Sorry, za bardzo się nakręciłem. Ten tryb serio mi się podoba, widzowie. Naprawdę, to jest niesamowicie dobry tryb. Ja naprawdę mogę z niego walić serię, widzowie. Co? Dobra, nie, teraz to naprawdę. Tak potężne dropy. Let's go.
Legendara. Okej, dobrze, dziękuję. I kolejne epiki. Dobrze, widzowie, w takim razie pec. I teraz sobie lecimy. Raz, dwa. No nie, no tego jest, widzowie, za dużo. Tego jest za dużo. Dobra, w połowie dopiero jesteśmy zakładania tych petów. Powiem tak, z tak mocnymi petami, z tak mocnymi mnożnikami, to może być naprawdę mocno. I te pety można ulepszać jeszcze. Można je ulepszać jeszcze. Dobra, weźmy to, zróbmy, widzowie. Załóżmy po prostu te jeszcze wszystkie. Niech będzie już, widzowie. Załóżmy te słabsze nawet. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. I teraz tak, patrzcie, co tu się odwaliło, widzowie, w tym momencie. Jest tutaj tyle i one tak generują szybko pieniądze, że serio. Dobra, weźmy, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. Mamy tutaj upgrader. Czy ja mogę... O, za bańkę mogę upgrade'ować go, widzowie. Zobaczmy. O kurde. Ulepszymy go za full kasy. O kurde, nie no, ten to już, widzowie, na dupie potężnie nam pieniądze. Dobra, inwestycja w takim razie. Kolejną skrzyneczkę zamienimy sobie najmniejszą, najmniejsze te pety nasze na po prostu jeszcze większe. Ale jak te pieniądze lecą, to jest niesamowite po prostu. Przecież my zaraz tego, zaraz Rebirtha, widzowie, będziemy mogli zrobić. To jest naprawdę totalnie kozackie. Dobra, w takim razie myślę, że można już polecieć sobie tutaj, widzowie. Ale kurde, jak nie klikamy w te pety, to nie zarabiamy aż tak. Ty, co jest? Co jest w ogóle? What the fuck? Przecież co ci się stało, mordo? No nie no, Yoshi wersji XXL. No bez kitu, widzowie, to ja trochę większy jestem rzeczywiście tutaj. Dobra, ty, mamy, widzowie, tutaj skrzynki do otworzenia kolejne. Aha, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kolejne, aha, również bardzo fajnie. Weźmy sobie w takim razie, zobaczmy, jak mocne są te pety, widzowie. Aha, dobra, okej, jakby ja nie mam pytań, nie mam żadnych tutaj, wiecie, przeciwwskazań, że tak powiem, dziękuję serdecznie. A po prostu ładnie podziękuję i ja je założę, dobra, ok, widzowie. Ok, jakie to jest mocne w ogóle. Dobra, ty wywalaj, ty wchodzisz na jego miejsce. Nie no, powiem wam, że naprawdę to idzie tak solidnie, szybko. Teraz wystarczy sobie poklikać na te pety. Czy jest jakieś auto zbieranie, widzowie, do kupienia? Zobaczmy w takim razie. Auto egg open, no nie no, tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Open 3 eggs at once, to już mamy kupione. Double hatch speed, tego nie potrzebujemy. No nie ma żadnego game passa tego typu, widzowie. Tylko możemy pety kupić, aury możemy kupić i tyle, ej, bez kitu. I coin możemy jeszcze kupić. Kurde bele, no powiem wam, widzowie, że spodziewałem się, że będzie można tutaj, wiecie, walnąć więcej, co nie? Typu jakieś autozbieranie. Ale jak to wygląda, ta legendarka, widzowie, to jest potężnie zrobione. Legitnie, to jest potężnie zrobione. Ale potężnie też, widzowie, możemy sobie otworzyć kolejną skrzynkę, kolejne w sumie. Ze względu na to, że zaraz będziemy mogli mieć gwarantowaną legendarkę tutaj, proszę bardzo. Podchodzimy w takim razie, klikamy sobie R-eczkę, cyk, dostaliśmy epika. Cyk, dostaliśmy znowu epika. I cyk. I mamy rera, znaczy epiki też. Czekajcie, czy tu już legendarkę dostanę? Tak, dwie legendarki! Co jest w ogóle, ty? Nie no, dobra, widzowie, powiem wam tak. Ja się nakręciłem mega. Powiem tak, ja naprawdę bawię się git przy tym trybie, bo rozwijam sobie farmę. Wiecie, jest tak chillersko totalnie, widzowie, co nie? Więc serio, jeśli chcecie odcinki z tego, widzowie, to zostawiacie te lajki, suby, koniecznie i dużo komentarzy, widzowie. Dużo komentarzy, napiszcie w komentarzu, że chcemy bardzo ten tryb, to ja wtedy, widzowie, będę go nagrywał więcej, ok? Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Ja idę sobie tutaj, wiecie, pofarmić troszeczkę. Może dojdę do Rebirtha sobie tak na spokojnie i w następnym odcinku polecimy sobie jeszcze z większym boostem, z jeszcze większą pompą i otworzymy sobie te lepsze skrzynki. Ze względu na to, widzowie, że patrzcie, tutaj mamy kolejne mapy. Na przykład możemy tutaj sobie wchodzić, sklejmować chesty. No i generalnie tutaj co ileś tam, widzowie, Rebirthów wchodzimy na kolejne mapy, więc dużo do grania, widzowie, przed nami. Więc naprawdę like, subik z dzwonem, trzymajcie się i na